Dupi-dupi. Czy ja tutaj ją mam? A następny odcinek rozpoczynamy od łyka herbatki. I póki jesteście jeszcze z kamerą na tej wysokości, to założymy teraz hamulce. Superancko. Na dokładnie wyczyszczone, tam nakrętka mi odpadła, na dokładnie wyczyszczone gwinty nałożyłem smar. Biorę teraz odpowiednie nakrętki. Jeżeli chodzi o przednie nakrętki, to mogą być też różnej długości, możemy dostać je ze sprzętem w różnych długościach, które będą pasowały do różnego rodzaju widelców. Zobaczcie, w taki sposób prosty przykręcamy hamulec. Jest to typowy szczękowy hamulec do roweru szosowego. Nic tu jeszcze na razie nie centrujemy, nic z tym nie robimy. Jest przymocowany bardzo fajnie. Teraz zrobimy to samo z przodu. Tutaj właśnie potrzebujemy ten hamulec z dłuższą śrubą, bo zobaczcie, ona musi nam przejść przez nasz widelec i spotkać się w nim z naszą śrubą. No i super, hamulec mamy z przodu i z tyłu przyłapany. Weźmy się w takim razie za przerzutki. Zaczniemy od części prostszej, czyli przerzutki tylnej. I tutaj naprawdę żadna filozofia nasmarowa strony. No ale tego typu projekty czasami wymagają czasu. Tę śrubę muszę dostać, ponieważ po prostu osoba, od której kupiłem ten rower, tę śrubkę gdzieś ma albo zapodziała, więc jej szuka. Jeżeli nie znajdzie, to po prostu trzeba będzie kupić śrubę. Tutaj oczywiście przykręcając przerzutkę, zwłaszcza też w systemach, w których mamy z tyłu regulację odległości pomiędzy kółeczkami a kasetą, trzeba pamiętać o tym, że przerzutka ma się oprzeć o specjalny ząbek, specjalne wyżłobienie w haku i nie chcemy uszkodzić śrubki, która by tutaj była regulacyjna, więc trzymamy ją troszkę wyżej, ona potem po przykręceniu ładnie nam się oprze, wszystko pięknie, ładnie. Teraz będzie przerzutka przednia. Nasmarowany gwint śruby ma trafić w śrubę naszego haka ramy. Tutaj możecie zauważyć, że brakuje jeszcze jednej śruby do haka. Ona jest przykręcana na dwie. Jedna jest przyśrodkowo, druga od zewnętrznej. W przypadku przerzutki przedniej mamy sytuację tutaj skomplikowaną podwójnie. Chociaż nie znaczy to, że jest ona bardzo skomplikowana, ale są dwie rzeczy, nad którymi musimy zapanować w tej sytuacji. Rama nie posiada haka, czyli nie ma bezpośredniego montażu przerzutki, a ta przerzutka jest już do takiego systemu przystosowana, czyli ona jest gotowa już do przykręcenia bezpośrednio do elementu, który jest wspawany czy przyklejony do ramy. Dlatego musimy zastosować specjalną obejmę, Shimanowską obejmę, która nam złapie tę przerzutkę. Druga rzecz to będzie właściwe ustawienie tej przerzutki, jej wysokość i jej pozycja względem zębatek mechanizmu korbowego. I tutaj wszystko robię tak samo, czyli delikatnie sobie nasmaruję moją śrubkę. To robię bardzo delikatnie. Naciapałem tylko kawałeczek na koniec. I teraz ona musi we właściwą stronę nam zamknąć się na ramię w taki sposób. Dobrze. Widzimy na ramię, że mniej więcej na tej wysokości coś już było zamontowane, więc tak możemy to zostawić na razie. A teraz jeszcze złapiemy sobie do tego przednią przerzutkę. Więc możliwość regulacji mamy na obu śrubach, znaczy w obu miejscach. Na samej obejmie, no i na już samym montażu naszej śruby, naszej przerzutki do tej obejmy. Zwróćmy teraz uwagę na wysokość przerzutki. Dolna krawędź prowadnika przerzutki, czyli łyżki tak zwanej, powinna znajdować się mniej więcej 1 do 3 mm nad zębami naszej korby. To znaczy, że nasza przerzutka może być jeszcze odrobinę niżej. O, taka wysokość powinna być dobra. W tej płaszczyźnie wygląda na to, że wszystko będzie nam się tutaj dobrze trzymało. Druga rzecz to
stosunek ustawienia prowadnika względem zębatek, czyli ma być on równoległy. Kiedy popatrzymy sobie na naszą przerzutkę z góry, to chcemy ją ustawić tak, żeby była równolegle i w tym momencie mogę to robić i na obejmie, i na przerzutce. Mam tutaj śruby lekko przykręcone obie. Zaraz to ustawię tak, jak czuję, że być powinno. Ale wydaje mi się, że już to wszystko nam fajnie tutaj gra. Natomiast resztę będzie można już sobie doszlifowywać w momencie, kiedy będziemy mieli założony łańcuch i napęd. Każda śruba praktycznie w rowerze powinna być dokręcana z taką siłą, jaką podaje producent. Jeżeli nie używamy klucza dynamometrycznego, to pamiętajmy, że tu będzie na pewno jeden z punktów newralgicznych, ponieważ nie chcemy obejmą ścisnąć za bardzo rury podsiodłowej w ramię. Pamiętajmy, że ta obejma ma tylko utrzymać przerzutkę w swojej pozycji, więc nie musi to być jakoś super mocno dokręcone, a przerzutkę złapiemy tylko leciuteńko. Tutaj mamy klucz 4. Dobra. Potem będziemy wykonywać już ewentualne korekty. Jeżeli mamy hamulce, mamy przerzutki, no to czas w takim razie na koło z kasetą i zaraz ruszamy z montażem naszego łańcucha i całego napędu. Jeden z moich ulubionych momentów w czasie składania roweru to ten, w którym rower dostaje nóg. Czyli dostaje swoje kółeczka, zwłaszcza kiedy są one takie piękne jak te ksyriumki. Mamy tutaj bębenek Campagnolo. Tak jak widzicie, ma on inne wypustki niż w Shimano, wygląda inaczej. A tutaj mamy odpowiednie ząbki w zębatkach, które muszą trafić w odpowiednie miejsca. Zaraz Wam pokażę. O, tak powinno mi wejść. Tak. Więc nie ma ryzyka, żeby coś tu było włożone nie tak. Ale zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ to koło ma również specjalną osłonkę, która właśnie trafia pod kasetę. I teraz idzie kaseta. Podkładki dystansowe w tej kasecie nie mają ząbków, więc wkładamy je bez żadnego problemu. W sumie to zastanawiam się, dlaczego w niektórych systemach, w większości, takie ząbki podkładki dystansowe mają. Czy one dodatkowo stabilizują kasetę? No, tego nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie będę mówił, że nie. No, ale często się nad tym zastanawiam. To rozwiązanie tutaj w Campagnolo jest bardzo wygodne. Zębatka za zębatką. W ogóle piękne. Bardzo mi się podoba. To jest taki rodzaj biżuterii, który kolarza bardzo ekscytuje i mi się to podoba, jest to piękne. Aha, tu jeszcze podkładka. Do dokręcenia kasety nie potrzebujemy już bacika, ponieważ kaseta obraca się tylko w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, a my zgodnie z ruchem wskazówek zegara dokręcamy tę nakrętkę. A więc nasz klucz do kaset. I kaseta jest na swoim miejscu. A jeżeli kaseta jest na swoim miejscu, to za moment i koło będzie na swoim miejscu. Mamy tutaj oryginalne zaciski Mavica. Jeżeli zastanawiacie się, po co w zaciskach są sprężynki, to powiem Wam, że one nie odgrywają jakiejś roli ze względu na bezpieczeństwo, ale centrują nam sam zacisk względem osi, którą będziemy zaciskać. Zaraz Wam pokażę. O, te sprężynki sprawiają, że mamy ustawione to na środku, więc podczas zakładania koła to już nas nie będzie nam przeszkadzać, nie będzie nas denerwowało. Bardzo istotny moment, rower dostaje swoje kółka. Coś pięknego. I tutaj powinny jakieś fanfary zagrać w tym momencie. Oczywiście najwygodniej jest koło zakładać na stojąco i ja po założeniu koła na takim statywie i tak jeszcze sprawdzę jego stosunek, jego położenie względem hamulców czy też ramy dokładnie już po postawieniu roweru. Zacisk nie musi być z nie wiadomo jak wielką siłą zaciśnięty, tym bardziej, że te w Mavicach, Xeriumach
mają taki skok i dzięki temu skokowi wskakują dokładnie na swoje miejsce. Widzę też, a zresztą popatrzcie, popatrzmy razem tutaj na to kółeczko. Ono jest ładnie wycentrowane dokładnie w geometrii ramy. Rower zaczyna wyglądać, prawda? Więc jeżeli to nam zaczyna wyglądać, to założymy sobie łańcuch. Nasz łańcuszek przeplatamy sobie przez kółeczka, czyściutkie, pięknie wyglądające kółeczka, przerzutki, pamiętając o wszelkich zakamarkach naszej przerzutki, przez które musi przejść, na przykład, że przez ten ząbek łańcuch musi przejść oczywiście górą, a nie dołem, bo będzie nam ocierał. Dlatego przeplatam sobie go tędy. Kręcąc kółeczkami można sobie pomóc w przeplataniu łańcucha. I teraz powiem Wam o dwóch szkołach sprawdzania długości łańcucha właściwej do danego napędu czy roweru. I też o kilku może metodach albo radach dotyczących sposobu spinania łańcucha. Jedna szkoła mówiąca o tym, jak dobrać właściwą długość łańcucha, mówi, żeby nałożyć łańcuch na najmniejsze zębatki i z przodu i z tyłu. I kiedy łańcuch będzie spinany, to przerzutka tylna musi lekko być napięta przez ten łańcuch, to znaczy, że nie będzie ten łańcuch ocierał, że będzie można na najmniejszym przełożeniu z przodu i z tyłu pokręcić na przykład pedałami do przodu albo do tyłu i nic się nie będzie z tą przerzutką działo. Jak widzimy, długość tego łańcucha jest bardzo dobra. Inna szkoła jest taka, że zakłada się łańcuch z kolei na największą z przodu i największą z tyłu zębatkę i docina łańcuch w taki sposób, żeby po prostu przerzutka była jakoś tam napięta, ale w zasadzie moim zdaniem można w ten sposób tylko sprawdzić, czy łańcuch nie jest za krótki. Poza tym uważam też, że na przełożeniu typu największa tarcza z przodu i największa zębatka z tyłu praktycznie nie jeździmy. Natomiast przełożenie najmniejsza przydaje nam się, zwłaszcza podczas na przykład robienia różnych rzeczy przy rowerze, podczas kiedy na przykład chcemy ściągnąć koło i nie chcemy, żeby wtedy coś nam tu szorowało o prowadnik przerzutki, dlatego uważam, że ten system jest dobry. Teraz jeżeli chodzi jeszcze o spinanie łańcucha, powiem Wam na koniec tego odcinka, że jest oczywiście kilka metod, to znaczy możemy spiąć łańcuch spinką. Już Wam kiedyś pokazywałem spinanie i rozpinanie łańcucha, ale jeszcze chcę Wam pokazać trochę więcej informacji na ten temat. Muszę sobie rozpiąć tylko tę spinkę. Tak to musi aż strzelić. Jeżeli spinamy łańcuch spinką, to po pierwsze, ogólnie łańcuch należy jak najrzadziej spinać i rozpinać. Jeżeli lubicie robić szejki w benzynie i sobie ściągacie łańcuch po to, żeby to robić, bo zależy Wam na tym, żeby był srebrny, proszę bardzo, ale jeżeli spinacie i rozpinacie za pomocą spinki, ona się wyrabia. Zwróćcie uwagę na instrukcję każdej spinki, ponieważ na niektórych będzie wręcz napisane do użytku jednorazowego, to znaczy po rozpięciu takiej spinki będzie już ona do wyrzucenia. Jeżeli chcemy spiąć za pomocą spinki, to będziemy chcieli mieć z obu stron tak samo zakończony łańcuch, czyli zakończony na ogniwach wewnętrznych, ponieważ włożymy z jednej strony spinkę, z drugiej strony tak samo włożymy, ja tutaj mam akurat ogniwo zewnętrzne, ale z drugiej włożymy tak samo, następnie wciśniemy w tych szerszych miejscach, a potem już spinka zaciska nam się sama. To jest jedna rzecz. Druga metoda to jest spinanie na specjalny pin spinający i ja tę metodę jak najbardziej polecam. To znaczy, tutaj będziemy potrzebowali pin, żeby pin nam wszedł, potrzebujemy z jednej strony zakończenia z wewnętrznymi blaszkami, a z drugiej z zewnętrznymi. Wtedy jedno wchodzi w drugie w taki właśnie sposób. Tym pinem sobie je łapiemy, także łańcuch nam się nie rozwali. Możemy wtedy iść sobie po wyciskacz do łańcucha i po wciśnięciu tego pina, jak widzicie, on jest dużo szerszy niż łańcuch, odłamuje się z drugiej strony to, co wystaje i koniec. Ale uwaga, to jest jednorazowe podejście i nigdy nie należy rozpinać łańcucha w miejscu, w którym spięliśmy go pinem. Dlatego
Jak widzicie, czy będzie to spinka, czy będzie to pin, naprawdę producenci mówią jednoznacznie, żeby nie tyle nawet robić to jak najrzadziej, ale w miejscu, gdzie łańcuch był rozpinany, żeby go już nie spinać. A teraz właśnie pokażę Wam jeszcze metodę spinania łańcucha w taki tradycyjny sposób. Ani nie spinką, ani nie żadnym pinem. Wyciągam sobie całkowicie łańcuch z zębatki, tak żeby był on po prostu luźny. I tutaj mamy po prostu zwykły pin, który został wyciśnięty z tego łańcucha. Łańcuch sobie wkładam tutaj i teraz od razu Wam mówię. Jeżeli ja na tym rowerze bym się ścigał, to nie złożyłbym łańcucha w taki sposób. Uwaga! Nigdy nie zerwałem łańcucha, który w taki sposób spiąłem, ale jeżeli do jakichś zawodów przygotowuję się miesiącami albo latami, to chcę, żeby mój sprzęt był jak najbardziej, nie tyle sprawny, bo to nie będzie niesprawne, ale żeby mój sprzęt był aż nadto godzien mojego zaufania i nie chcę, żebym ze względu na sprzęt musiał wycofać się z zawodów. Ten pin akurat został wyciągnięty troszeczkę za daleko. Ja sobie wyciskam ten pin w taki sposób, żeby on troszeczkę mi wystawał. Wtedy on już mi pstryk wskakuje w łańcuch. Ten tego nie robi, ale mam teraz włożony już w zacisk i uwaga, delikatnie upewniając się, że wszystko wchodzi na swoje miejsce idealnie równo, będę spinał łańcuch. Ładnie mi przeskoczył. I teraz jedyna rzecz, której trzeba pilnować, to to, żeby ten łańcuch w tym miejscu był po prostu luźny, żeby nam się nie zapiął. I teraz tak, chcielibyśmy, żeby z jednej i z drugiej strony pin wystawał tyle samo, ale pamiętajmy, że podczas ściskania łańcucha ten element będzie węższy niż pozostałych. Dlatego jeżeli pin będzie troszeczkę wystawał od strony, z której go wciskamy, to nic nie szkodzi, ponieważ po rozruszaniu tego łańcucha on nam się po prostu z powrotem rozszerzy. Jak widzimy, już jest całkowicie tutaj znowu wolny. Z drugiej strony teraz pin wystaje tak samo jak z tej. Łańcuch Campagnolo w zapinaniu jest po prostu super. Zakładamy sobie to z powrotem. No i co? I nasz rowerek nabiera wyglądu. Tyle w części drugiej. Część trzecia to będzie już całe olinkowanie i ustawienie wszystkiego, łącznie z montażem klamko-manetek na kierownicy. Ale żebyście nie mieli takiego niedosytu, że to jeszcze nie wygląda, to wiecie co zrobimy? Załóżmy sobie to piękne kółko jeszcze z przodu. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie bomba. Będziemy mieli klasyczny rower na lekkiej ramie, ale też i bardzo wytrzymałej, ze sprzętem na lata. No i z włoską Campagnolo. Następny odcinek będzie, jak już przyjdą pancerze, myślę, że to może potrwać jeszcze 2 czy 3 dni i rower będzie już całkowicie skończony. Macie pytania? Walcie w komentarzach, macie uwagi, piszcie, chętnie z Wami pogadam na temat rowerów, a my widzimy się w następnym odcinku. Hej! Bardzo istotny moment. Rower dostaje.